Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie włączyła się w ogólnopolską kampanię Straży Pożarnych Zgaś Ryzyko, której celem jest ograniczenie liczby ofiar pożarów. Ze statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej ofiar śmiertelnych i rannych jest w wyniku pożarów w budynkach mieszkalnych. Pomimo prowadzenia kontroli oraz zapewnienia skutecznego systemu ratowniczego, nie udało się doprowadzić do znaczącego zmniejszenia ofiar. Podejmowane działania straży pożarnych w ramach ogólnopolskiej akcji Zgaś Ryzyko na lata 2015-2024 mają to zmienić. Problem ofiar śmiertelnych w pożarach to problem nasz ogólnospołeczny. Statystycznie około 500 osób rocznie ginie w pożarach. Pożarach, których jest około 120 tysięcy do 180 tysięcy statystycznie w ciągu ostatnich 10 lat. Na szczęście w powiecie tczewskim nie ma wielu przypadków śmiertelnych w wyniku pożarów w budynkach mieszkalnych. Zdarzają się jednostkowe przypadki. Nawet i w bieżącym roku miał miejsce pożar budynku jednorodzinnego na terenie naszego powiatu, w którym licznym poparzeniom uległ mieszkaniec domu. No i skończyło się to niestety tragicznie w późniejszym etapie leczenia. Akcja Zgaś Ryzyko będzie realizowana przez tczewskich strażaków wielotorowo. Podejmować będą działania edukacyjne, legislacyjne i techniczne. Wiemy, że duże znaczenie ma edukacja najmłodszych. Czego się młodzi nauczą, to później dorośli wykorzystują w życiu. Działania legislacyjne to zmiana przepisów. Sytuacja wygląda tak, że Państwowa Straż Pożarna prowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze, mające na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Prowadzimy czynności kontrolno-rozpoznawcze, popularnie mówiąc kontrolę, czy są przestrzegane przepisy przeciwpożarowe, czy jest bezpiecznie w budynkach. Ale mamy ograniczone możliwości. O ile w budynkach wielorodzinnych mamy możliwość przeprowadzenia kontroli w częściach wspólnych, na klatkach schodowych, piwnicach, na strychach, to wstępu do mieszkań prywatnych już nie mamy. Przepisy nam zabraniają. Aby strażacy mogli skontrolować mieszkania pod względem przestrzegania przez mieszkańców przepisów przeciwpożarowych, muszą mieć taką prawną możliwość. My opieramy się na rozporządzeniach, ustawach i żeby zmienić ten stan rzeczy, Komenda Główna może zaproponować zmianę przepisów, ale przepisy zmienia są zatwierdzane przez Sejm, więc z Komendy Głównej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekt może trafić do zatwierdzenia przez Sejm, a w następstwie, jeżeli chodzi o ustawę, do podpisania przez prezydenta Polski. Jeżeli chodzi o rozporządzenie, no to również Komenda Główna ma wpływ na stworzenie projektu rozporządzenia, ale wówczas Minister Spraw Wewnętrznych wydaje taki przepis w drodze rozporządzenia. Nadrzędnym celem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w mieszkaniach oraz zmniejszenie liczby ofiar i rannych w ich wyniku przy wykorzystaniu działań systemowych. Jednak to praca na kilka lat. Założenia programu to lata 2015-2024. Te zmiany będą następować.